Cześć, nazywam się Karolina Pilarczyk i serdecznie zapraszam na Max 50. Mariusz Kozłowski, kłaniam się nisko i zapraszam na program. Dzisiaj jeszcze zgodnie z zapowiedzią powrócimy do Poznania na targi, bo wiele ciekawych rozmów przed nami, a w drugiej części nowy Renault Espace. Zapraszam serdecznie. Z 21 kwietnia w Koszalinie zainaugurowano hucznie i głośno kolejny sezon motorowy. W sobotę odbył się motobazar, a w niedzielę od wczesnych godzin rannych do motoparku zjeżdżali się motocykliści z całego regionu. Jak na imprezę plenerową, pogoda nie do końca dopisała. Przenikliwe zimno skutecznie odstraszyło niektórych motocyklistów, ale najwytrwalsi nie zawiedli. Przekrój jednośladów jak zawsze przeogromny, od skutera do chopera, od poczciwej motorynki na ścigaczach i trajkach kończąc. Chcemy pokazać, że już wyjeżdżamy na ulicę. Sezon letni, motocyklowy otwiera się i kierowcy po prostu muszą na nas zwracać uwagę, żebyśmy na tej drodze wspólnie razem dojechali do celu. Zainteresowanie jednośladami z roku na rok jest coraz większe. Łatwiej zaparkować, motocykl mniej pali, a i frajda z jazdy duża. Ja już motocyklami jeżdżę 60 lat i ja przerabiałem praktycznie wszystkie, zaczynając od Komarka, WFM-ki, poprzez wszystkie jakie tylko motocykle w PRL-u były, łącznie z Uralami i z Mińskami, i doszedłem jako wiekowy człowiek do trajki, żeby było bezpiecznie, przerzuciłem się na Hondę Goldwinga. I tu się odnalazłem, powiem szczerze, bo czy dla mnie zimno, czy nie zimno, kamizelka podgrzewana, jadę sobie na zloty. Młodzież mówi, że nie zimno, orzełek jest wszędzie, bo moja ksywka orzełek, z Wyspy Wolin jestem. To jest motocykl M72 z 1952 roku. Jak się stało, że jest w twoich rękach? A to z pasji wynika. Pewnego razu udało mi się go kupić w częściach na motobazarze w Łodzi. Później dosyć długi proces kompletowania części. No i kolega, który bardzo profesjonalnie zajmuje się remontem, odrestaurowaniem takich motocykli, poskładał mi go do kupy w takim stanie, jak teraz jest. Co, jeździ jest niezawodny? No, generalnie żadnych problemów praktycznie nie ma. Czasami zdarzy się drobny problem z odpalaniem, ale to jest kwestia zalania świecy bardziej, a tak do tej pory nic poważnego się nie działo. Otwarcie sezonu w motoparku ma symboliczny charakter. Obiekt działa praktycznie przez cały rok. Kolejne weekendy mamy zawsze coś przygotowanego, od motocykli po samochody, także każda impreza będzie inna. Na pewno będzie ciekawa, na pewno będzie przystosowana do różnego wieku i upodobań motoryzacyjnych. Stołożenie nasze w imieniu Pana. Zaprzyjaźniony ksiądz poświęcił maszyny, a następnie ruszyła parada ulicami miasta. Widok motocyklisty lub osoby jadącej na skuterze to już codzienność. Dlatego apel do kierowców samochodów. Patrzmy teraz częściej w lusterka. Motocykle są wszędzie. Zgodnie z zapowiedzią powracamy na Poznań Motor Show. To najbardziej prestiżowe targi motoryzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Atrakcje Poznań Motor Show tradycyjnie wykraczają poza mury pawilonów, podobnie jak w poprzednich latach. Zwiedzający mogli podziwiać niezwykłe wyczyny stanterów czy pokazy driftu. Na nudę nie mogli narzekać również fani jednośladów. Strefy z motocyklami Hondy, Kawasaki, Harley'a Davidsona, Triumfa były bez wątpienia największymi gwiazdami tegorocznego salonu motocyklowego. Cieszy obecność reprezentacji z Koszalina wśród wystawców. Pokazuję motocykle, quady, dirt bike'i, cała oferta, taki amatorski sport, marka MRF, Kayo, YCF, trzech głównych graczy na rynku pojazdów rekreacyjnych. A co w ten skład powiedzieć? No pit bike'i, wiadomo, małe motocykle, tak? Dokładnie, małe motocykle dla dzieci, praktycznie w tym roku też nowość, elektryczne,
dla najmłodszych od 4-5 roku życia. Po motocykle duże, dirtbike'i, crossowe, pełnowymiarowe motocykle o pojemności 250-300. Także każdy coś znajdzie, coś dla siebie. To, że Harley służy do długich podróży, to jakby jasna sprawa, ale no wasza podróż była chyba ekstremalnie długa. Cześć. No, wyszło nam w sumie 18 miesięcy w trasie i 99 tysięcy przejechanych kilometrów w tej wyprawie. Dwie Ameryki. Przez dwie Ameryki. Jakie było wyposażenie tego pojazdu? Bo to jest trochę odbiega od standardowego wyposażenia. Jest, można powiedzieć, doposażony. W zasadzie standardowy model. Zmieniliśmy jedynie tylną sprężynę, no bo jednak dość duże obciążenie, dużo bagażu nas dwoje. A poza tym akcesoria takie, które poprawiały jakby nasz komfort, komfort prowadzenia, trochę udogodnień, które się sprawdzają w długiej wyprawie, jakieś gniazda ładowania, nawigacje, tego typu historie. Jesteś mechanikiem, jesteś w stanie naprawić go po drodze? Nie jestem mechanikiem, jestem zaledwie inżynierem drogownictwa, ale generalnie no, te kwestie techniczne nie są mi obce, nie mogą być w takiej wyprawie. Musisz mieć świadomość swojej maszyny i tego, co przynajmniej w takim podstawowym zakresie jesteś w stanie ogarnąć. No, niejednokrotnie zdarzało się nam tak, że w serwisach Harley'a w Ameryce Południowej zwłaszcza nie jest ich za dużo. No, musiałem sam ogarniać serwis, bo chłopacy pierwszy raz widzieli ten egzemplarz, ten motocykl, ten model na swoich, nazwijmy to, salonach. W związku z tym no, niejednokrotnie udzielałem jakby takiego pierwszego kursu obsługi Pan Ameryki. A jak ty się tam z tyłu mieściłaś? Bez problemu, ale rzeczywiście z tym pytaniem dość często się spotykam. Kilka już robiłam prezentacji, ale jest wygodny i tutaj jest zaskakujące, bo wiele kobiet porównuje z Elektrą, takim typowym motocyklem, gdzie pasażer się czuje jak królowa. Natomiast jest bardzo wygodny dla kręgosłupa przede wszystkim. Powiedziałam przekornie, że to chyba podróż życia, ale okazuje się, że niekoniecznie. No, mamy nadzieję, że nie ostatnia. Zdecydowanie ta ostatnio zrealizowana była najdłuższą, którą jak dotąd wspólnie zrealizowaliśmy. No, mamy nadzieję, że jeszcze coś fajnego przed nami. Żartujemy sobie trochę przekornie, że w świecie jest 195 krajów zarejestrowanych w ONZ-cie. Nam udało się odwiedzić na razie 61 motocyklów, więc jeszcze troszeczkę jest gdzie pojechać, o tak powiem. Bogata ekspozycja Poznań Motor Show została stworzona przez ponad 100 marek i wystawców. To jednak nie wszystko, co organizatorzy przygotowali dla zwiedzających. Uzupełnieniem prezentowanych modeli był program wydarzeń, który przez 4 dni dostarczył wiele niezapomnianych przeżyć. Scena główna, scena motocyklowa, strefa TVN Turbo oraz strefy przygotowane przez wystawców. Drifting nie wychodzi ci z głowy cały czas? No na pewno nie, to jest taka moja pasja, w ogóle motorsport pod każdą postacią, to jest coś, co mnie mocno napędza, nakręca, no i cieszę się, że pasja jest takim trochę moją pracą. Jest jeszcze jakaś dziedzina, której chciałbyś spróbować, jeśli chodzi o motoryzację? W zasadzie chyba nie, bo przerabiałem i rallycross, i wyścigi, i teraz drift. Na pewno teraz jest coś nowego, czyli trochę takiego offroadu próbujemy w Mavericku. Teraz też jedziemy na właśnie takie, powiedzmy, testy do Maroka, więc to też będzie coś nowego dla mnie, przejażdżka po pustyni i sprawdzenie się w boju. Więc może kiedyś nawet jakiś Dakar, zobaczymy. A driftowóz jaką ma moc twój teraz? Nasza Furia, czyli BMW, ma nawet ponad 1000 koni. To jest 7-litrowy silnik V8 z Corvetty, połączony z fantastyczną skrzynią biegów ZF-a 8HP90, która tak naprawdę umożliwia mi zmianę biegów i sterowanie tą skrzynią zupełnie w 100% samodzielnie, więc mogę robić to, co inni kierowcy, no i właśnie z nimi rywalizować na tych samych zasadach. To jest naprawdę super. Ja pamiętam swoje pierwsze starty w Koszalinie jeszcze samochodem zupełnie takim właśnie nieprzygotowanym, jeszcze nawet nie miałem hamulca ręcznego, którego bym mógł używać, a teraz to wszystko bardzo mocno się zmieniło. No więc ostrzymy sobie zęby na kolejny sezon. Wkrótce zaczynamy pierwszymi zawodami w Mistrzostwach Polski. No i oczywiście chciałbym powalczyć o tytuł Mistrza Polski. Ciągle on gdzieś tam jest, tak na wyciągnięcie ręki można powiedzieć, ucieka. Jest blisko, w zeszłym roku 4. miejsce. A więc w tym roku mam nadzieję, że uda się sięgnąć po już podium. I
istnieje taki podział jak na samochody męskie i damskie? Uważasz, że to ma sens? Oczywiście, że nie, ponieważ kobiety kochają motoryzację, kochają samochody i przypisywanie im małych samochodzików, które mają też małe pojemności i są wolne, to jest bezsens, więc absolutnie uważam, że samochody, tak jak ludzie, mają różne charaktery i do takich charakterów powinny być dopasowane, a nie do płci. Można jeździć szybko i bezpiecznie, czy to się kłóci? Nie, to się kłóci według mnie, ponieważ jednak szybkość sprawia, że mamy ograniczone reakcje, ograniczony czas, ograniczone możliwości. W związku z czym jednak, szczególnie na ulicy, gdzie jest tak dużo zmiennych, tak dużo zależności i chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo innych, to jeżdżąc szybko stwarzamy zagrożenie i uważam, że to jest nonsens mówić, że jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. Nie. Pomysł konfiskaty aut uważasz za słuszny? Absolutnie tak. Ja jestem bardzo brutalna w stosunku do osób, którzy są pod wpływem alkoholu. Uważam, że powinni być traktowani bardzo surowo, wręcz jako potencjalni mordercy, więc bym zabierała im samochód. Niestety, skoro się tyle o tym mówi, tyle się trąbi, tyle się edukuje, staramy się cały czas usłyszeć ludziom, jak bardzo są ich reakcje ograniczone, jak duże zagrożenie stanowią samochodem, który ma 1,5 tony, a jeżeli dodamy do tego prędkość i tak dalej, no to fizyka, to jest potężna maszyna, która zabija. Jeżeli ludzie tego nie rozumieją, to należy im zabrać tę maszynę. Ludzie się bulwersują, jak ktoś chodzi z bronią, jak pijana osoba chodzi z bronią, to dlaczego my się nie bulwersujemy, jak pijana osoba jedzie samochodem? Dla mnie to jest to samo. Zdążyłeś obejrzeć wystawę, coś się spodobało? Wiesz co, zdążyłem sobie obejść całą właściwie, zajęło mi to troszkę czasu, ale najfajniejsze jest to, że robiłem to, kiedy jeszcze nie było tłumów, tak jak już teraz się pojawiły, więc łatwo było to wszystko zrobić. Czy coś ciekawego się pojawiło? Generalnie jest dużo fajnej motoryzacji i to jest najciekawsze w tym wszystkim i oczywiście stoisko TFN Turbo. To wiadomo, nie masz wrażenia, że jakiś atak Chin następuje? Motoryzacji chińskiej? No myślę, że to już trwa od kilku lat, więc ja w ogóle jestem zdania i to powtarzam od 5 lat mniej więcej, że do 2035 roku nie będzie czegoś takiego jak europejska motoryzacja. Przestanie istnieć. Będziemy mieli motoryzację amerykańską, chińską i troszeczkę hinduskiej i to wszystko. I będzie to właśnie koniec europejskiej motoryzacji. A dziś Chińczyka naprawisz? To nie będzie kontrowersyjne, co powiem, ale jego się naprawia dokładnie tak samo jak każde inne auto. Nawet komponenty są dokładnie tak same jak w samochodach europejskich. Nie chcę tutaj wymieniać nazw produktów, które są w samochodzie, ale wahacze, amortyzatory, części silnikowe, to wszystko jest to, co znajdziemy w europejskim aucie, tak samo znajdziemy to w chińskim aucie. Czyli właściwie nie ma się czego obawiać tej chińszczyzny. Nie ma w ogóle czego się obawiać. Prawda jest taka, że to myślę Europa przespała ostatnie 20 lat w motoryzacji, bawiąc się w jakieś głupie wymyślunki i marki, zamiast pozamykać kilka marek, zbudować 3-4 realnie prawdziwie mocne marki europejskie i wtedy móc z nimi konkurować, to dzisiaj jest już dużo za późno. Spóźniliśmy się, przespaliśmy 10 lat i to są zmiany nieodwracalne. Rok temu miałeś dość ostrożne podejście do aut elektrycznych, coś się zmieniło? Nic. Nadal tak samo myślę, że elektryczna mobilność to jest coś, co będzie superanckie do rowerów, bo rowerami tak naprawdę ruch miejski stoi. I do motocykli, co bardzo lubię, bardzo szanuję, zwłaszcza u siebie na Mazurach, gdzie wiem, że lecą chłopaki na krosach, ale elektrycznych jest cisza, spokój, ptaszki nadal sobie śpiewają, jest sielsko, przyjemnie, oni mają emocje, oni mają radochę, ja mam spokój, no idealna, po prostu koegzystencja leśno-mazurska idealna. Poznań Motor Show powraca do swojej świetności. Z niecierpliwością czekam na kolejną edycję w przyszłym roku. Pas debiutował dokładnie 40 lat temu. W jakimś sensie jest to zamknięcie pewnego okresu. Legendarny minivan Renault przekształcił się. Nowy Espace 6 generacji to teraz SUV 5 lub nawet 7-miejscowy. Stylistyka to jak zawsze rzecz gustu, ale naprawdę trudno usłyszeć negatywny głos na temat urody tego samochodu. Mimo że najnowsza wersja Renault Espace jest zdecydowanie mniejsza od swojego poprzednika, ma to swoje uzasadnienie. Producent wprowadził świeże spojrzenie na ten model, koncentrując się na efektywności i dynamicznym wyglądzie. Renault zapewnia, że mimo skrócenia nadwozia aż o 14 cm, w środku jest więcej miejsca niż w jakimkolwiek wcześniejszym Espace.
Nowy model oferuje kompaktową formę, która ułatwia manewrowanie w mieście i zapewnia większą zwrotność na wąskich ulicach. Espas jest zwinniejszy, zgrabniejszy i przede wszystkim modniejszy. Pod względem stylistycznym zwraca uwagę podobieństwo do mniejszego Australa, zwłaszcza w charakterystycznym układzie pasa przedniego z LED-owymi reflektorami i światłami do jazdy dziennej, dużym logo marki i masywnym grillem. Przetłoczenia na masce silnika i przy nadkolach wraz z szerokimi listwami progowymi, osłonami nadkoli i dużym spoilerem dachowym podkreślają dynamiczny i zarazem zdecydowany charakter samochodu. LED-owy pas lamp tylnych wieńczy zgrabny tył niemal na całej szerokości klapy bagażnika. Rozdzielony jest tylko logo marki. Jako iż to SUV nie mogło zabraknąć plastikowych nakładek chroniących dolne części karoserii. Może zaskoczyć fakt, iż są one polakierowane. Coraz większa liczba producentów decyduje się na taki zabieg, a to jasno wskazuje, że grupą docelową nie są fani jazdy terenowej. Espas nieźle wypada także pod względem przestrzeni bagażowej. W konfiguracji siedmiomiejscowej wprawdzie nie oferuje tu zbyt wiele, ale to akurat cecha praktycznie każdego tego typu samochodu. Mieści wówczas 159 litrów bagażu. Jeśli jednak fotele trzeciego rzędu są złożone, to do bagażnika zmieści się aż 677 litrów. Jeśli chodzi o wnętrze, z przodu mamy istny salon. Dwa wygodne kanapowe fotele, szeroki podłokietnik oraz mnóstwo miejsca. Wnętrze zostało przeszczepione z Australa. Jest ono nieco awangardowe, zdecydowanie jednak może się podobać. Jest elegancko, nowocześnie i ergonomicznie. Detale zależą od opcji wybranych w konfiguratorze, ale nawet plastikowe drewno wygląda bardzo dobrze. Tak naprawdę można tu dostrzec aspiracje premium, co na pewno ucieszy potencjalnych użytkowników. Większość tworzyw ma przyjemną, miękką fakturę, ponadto można liczyć na solidne spasowanie i atrakcyjne dekory. Dbałość o szczegóły ma tu znaczenie. Staranne przeszycia, dyskretne podświetlenie, zamszowe wstawki czy przesuwana podpórka przypominająca wolant to elementy, które tworzą bardzo przyjazny i elegancki klimat. Na podkreślenie zasługuje też dostępny w opcji przeszklony panoramiczny dach bez belki poprzecznej, który ma powierzchnię aż 1 m². Renault twierdzi, że zapewni on także dobrą izolację termiczną bez konieczności stosowania rolety. Zegary są oczywiście cyfrowe i można dobierać ich motywy. Każdy wydaje się czytelny. Kierownica ścięta u góry i na dole dobrze wygląda i tak też leży w dłoniach. Uzupełniają selektor trybów jazdy. Ładny detal. W centralnym miejscu znajduje się pionowo wkomponowany ekran dotykowy, który zasługuje na uznanie. Po pierwsze ma czytelny interfejs, po drugie działa bardzo szybko i płynnie. Po trzecie oferuje usługi Google'a, które znacząco wpływają na komfort użytkowania. Tunel środkowy został bardzo dobrze zagospodarowany, wspomniana podpórka jest zintegrowana z półką na telefon, pod nią kryje się dodatkowy schowek, są także uchwyty na butelki, dzielony podłokietnik ze skrytką oraz gniazda USB-C. Szósta generacja Renault Espace może być wyposażona w 7 miejsc, co czyni z niej w pewien sposób auto rodzinne. Oczywiście dwa siedzenia w trzecim rzędzie należy traktować jako awaryjne albo przeznaczone dla niedużych dzieci, ale w wielu minivanach wygląda to podobnie. W drugim rzędzie miejsca także nie brakuje. Tak jak w poprzednich generacjach, na pokładzie znajdziemy liczne schowki, których łączna pojemność sięga 39 litrów. Espace jest dostępny wyłącznie z napędem na przednią oś i układem hybrydowym, w skład którego wchodzą trzycylindrowy silnik o pojemności 1200 cm3 o mocy 130 koni mechanicznych, silnik elektryczny o mocy 70 koni wraz z akumulatorem pojemności 2 kWh i dodatkowym silnikiem elektrycznym, tak zwanym rozrusznikiem wysokonapięciowym o mocy 25 koni. Te trzy silniki składają się na układ o łącznej mocy 200 koni mechanicznych, pozwalających na przyspieszenie od 0 do setki w 8,8 sekundy. Renault Espace to bardzo wygodny SUV na długie dystanse, ale także całkiem przyjazny w mieście. Informacja, że pod maską ma trzycylindrowy silnik 1.2, nie powinna być powodem do zmartwień. Dzięki dodatkowemu kopnięciu z prądu całkiem żwawo rusza ze startu zatrzymanego, więc nie będzie zawali drogą w zatłoczonym mieście. Renault Espace nie czeka na uruchomienie jednostki spalinowej. Wciśnięcie gazu od razu angażuje silnik elektryczny, który dostarcza odpowiednią moc. Dopiero po chwili aktywuje się benzynia, który przejmuje dowodzenie zwykle przy wyższych prędkościach. Przełączanie tych konstrukcji jest precyzyjne i w ogóle nieodczuwalne. Czasami jedynie słychać silnik spalinowy, gdy ten nabierze większych obrotów. Renault Espace zapewnia dużo komfortu, dużo fajnego wyposażenia i dużo systemów wspierających kierowcę. Jest ich aż 32. To systemy poprawiające bezpieczeństwo, wspierające działania kierowcy i ułatwiające codzienne funkcjonowanie na coraz bardziej zatłoczonych drogach. Espace ma też układ 4Control. To system 4 skrętnych kół, którego najnowsza odsłona potrafi skręcać tylne koła nawet o 5%. Co sprawia, że ten niemały SUV potrafi zawrócić na przestrzeni podobnej, jakiej potrzebuje Renault Clio.
A jak jeździ, to SUV nastawiony na komfort i to mimo 20-calowych felg. Auto ma charakter samochodu rodzinnego, przyspiesza nieźle, ale po francusku płynie kulturalnie bez żadnych szarpnięć. Jedynie przy mocniejszym wciśnięciu pedału przyspieszenia nieco intensywniej słychać silnik benzynowy, w normalnym ruchu przyspieszenie odbywa się niemal bezgłośnie. Układ dba, żeby akumulator systemu hybrydowego cały czas miał zapas energii nie tylko pod kątem przyspieszania, ale przede wszystkim wspierania silnika benzynowego. Auto chętnie wchodzi w zakręty, bez marudzenia z nich wychodzi, a dzięki 4Control potrafi naprawdę zagęścić każdy łuk. Flagowy SUV może pełnić rolę auta rodzinnego, co uwydatnia również cicho i sprawnie działające zawieszenie, które radzi sobie choćby z poprzecznymi nierównościami. Do tego dochodzi bardzo dobre wygłuszenie, pozwalające swobodnie rozmawiać także przy prędkościach autostradowych. Nowy Espace prowadzi się doskonale, jest dostojny, przyjemny dla oka, mega komfortowy i na wskroś nowoczesny pod każdym względem. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejny, jak zwykle, za 2 tygodnie o stałej, ulubionej porze, szerokiej, bezpiecznej drogi. Do zobaczenia.